W 2007 roku zaczęliśmy działalność tutaj jako autonomiczna sekcja uczniowskiego klubu Taekwondo Jarocin, jako UKS-1 Jarocin. Założycielem tej sekcji był tutaj Piotr Wesołek, posiadacz piątego dana, który tu stworzył tą sekcję. Następnie funkcjonowaliśmy jako UKS-1 Jarocin, jako autonomiczna ta sekcja przez 3 lata. W tamtym roku żeśmy postanowili założyć stowarzyszenie wraz z rodzicami. Taekwondo olimpijskie jest to dyscyplina, która w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie od 30 lat. Kilka dni temu jako dyscyplina obchodziliśmy 30-lecie. W Wielkopolsce ta dyscyplina 20 lat temu rozpoczęła swoją działalność. Moja osoba była w gronie osób, która zakładała pierwsze kluby, Wielkopolski Związek. Z biegiem czasu się taekwondo rozrastało. Na dzień dzisiejszy w Pleszewskim klubie trenuje blisko 60 osób. Mamy wyłonione grupy rekreacyjne i grupy wyczynowe. Z wielkimi nadziejami patrzymy na już wyszkoloną grupę wyczynową, która rywalizuje z powodzeniem w kraju i za granicą. Mamy w naszym klubie perełki, które sięgają po medale na największych imprezach w Polsce, chociażby takich jak Polish Open w Warszawie, najbardziej prestiżowy turniej w Polsce. Jestem zawodniczką UKS Taekwondo Pleszew. Zaczęłam trenować 4 lata temu w UKS Taekwondo Pleszew. Spodobało mi się to bardzo, ponieważ rozwijało to naszą koordynację ruchu, kondycję. Mamy mistrza Polski. Ja byłam uczestniczką Mistrzostw Polski Juniorów, zajęłam tam 5. miejsce oraz Dawid Bartoszek, też nasz zawodnik, zajął 3. miejsce na technicznych mistrzostwach polskich. Treningi rozwijają oprócz sprawności fizycznej również, jakby to określić, umysł, sposób postrzegania społeczeństwa, zachowania się w grupie, jakieś nowe kontakty. Mają nowych kolegów, przychodzą, ładnie sobie mówią cześć, do widzenia i tak dalej. To jest najważniejsze z tego wszystkiego i przy okazji sprawność fizyczna. Dzieci też poznają dzieci z innych miejscowości na zasadzie wyjazdów na różne zawody. Także ta grupa Taekwondo ogólnie się integruje w całej Polsce. Od października tego roku pozyskaliśmy sponsora tytularnego. Firmę Holdicom, reprezentowaną przez Tomasza Nowarczyka, właściciela marki Open. Zapisy można dokonywać tutaj na sali w Zespole Szkół Usługowo-Gospodarczych, przyjść na ten trening. Każdy pierwszy trening jest bezpłatny. Zobaczyć, czy dane dziecko się w tym odnajduje. Taekwondo to przede wszystkim jest sport dla dzieci i młodzieży w pierwszych latach życia każdego młodego człowieka. Często spotykam się z opinią innych trenerów, innych sportów, że powinni rozpoczynać od taekwondo, bo my tu właśnie rozwijamy te podstawowe elementy, cechy motoryczne każdego młodego człowieka, jakim jest gibkość, szybkość, sprawność, wytrzymałość. Sztab trenerski, który pracuje tutaj z młodzieżą, to bez kozery, to jest czołówka, uważam, polskich trenerów. No i nad naszą kadrą trenerską sprawuje opiekę jako trener koordynator światowej sławy
mistrz koreański, pan So Kwang Lee, posiada 9 dan tym taekwondo, a więc to jest najwyższy dan w naszym sporcie, w świecie. Ludzi, którzy kwalifikują się tak wysokim stopniem, w całym świecie jest zaledwie 6, ale to mówi chyba samo za siebie, a jak tak naprawdę jest, to po prostu zawsze zaczynamy w ten sposób. Proszę przyjść na nasze treningi, rozpocząć pierwszy, drugi, trzeci trening, zobaczyć, jak się spodoba, to pozostajecie. Mało kto mówi, że się ten sport nie podoba, mało kto u nas nie zostaje.